Witam Was serdecznie. Opowiem Wam dzisiaj o badaniu granic konsystencji, czyli inaczej mówiąc granic Aterberga. Te granice to jest granica skurczalności, granica plastyczności i granica płynności. Badania wykonuje się na podstawie dwóch norm. Po pierwsze mamy starą normę polską, z 1988 roku, jest to norma, która formalnie już nie obowiązuje, ale ponieważ nie ma norm wykonawczych w budownictwie, które oparte były na nowych normach ISO, no to praktycznie ona funkcjonuje. No i druga norma to jest norma europejska, tak zwana norma ISO, dotycząca badań geotechnicznych. Dlaczego konsystencja gruntu jest istotna? Na tych trzech zdjęciach mógłby być ten sam grunt spoisty, który według normy ISO nazywany jest gruntem drobnoziarnistym. Jak widać, taki grunt może być w różnym stanie, innymi słowy może mieć różną konsystencję. Po lewej stronie mamy grunt, który jest wyschnięty, czyli wilgotność takiego gruntu jest bardzo nieduża, a czasami zbliżona do zera. Po prawej stronie z kolei mamy grunt spoisty, który jest przesycony wodą, kolokwialnie nazwalibyśmy go błotem, i zachowuje się jak gęsty płyn, czyli traci swoją wytrzymałość na ścinanie. No i po środku mamy grunt, który jest w stanie, czy ma konsystencję pomiędzy tymi dwoma skrajnymi obrazkami. Mamy grunt, który możemy odkształcać, jak widać ktoś go ścisnął i pozostawił odcisk swoich palców, natomiast grunt ten z dłoni nie spływa. No i odpowiedź na pytanie, od czego zależy konsystencja gruntu spoistego? No właściwie już na to pytanie odpowiedziałam. Od zawartości wody. I uwaga, o konsystencji gruntu możemy mówić tylko w odniesieniu do gruntów spoistych. Celem badania granic konsystencji gruntu spoistego, czyli drobnoziarnistego, jest określenie rodzaju gruntu, czyli jego nazwy oraz konsystencji, a czasem również stanu. Ale żeby do tego dojść, najpierw musimy kilka rzeczy zbadać, później musimy kilka rzeczy policzyć. Co mamy do zbadania? No przede wszystkim musimy określić wilgotność naturalną gruntu, czyli taką wilgotność, jaką grunt ma in situ, w podłożu gruntowym. Po drugie musimy określić granicę plastyczności gruntu, czyli taką jego wilgotność, poniżej której podczas próby formowania, na przykład wałeczkowania, zaczyna on nam pękać i się kruszyć, czyli przestaje być plastyczny. No i wreszcie musimy policzyć granicę płynności, czyli taką wilgotność, powyżej której grunt przechodzi w stan płynny, zachowuje się jak gęsta ciecz. No i dodatkowym elementem, który jest nam potrzebny do określenia rodzaju gruntu, jest zawartość piasku, którą najlepiej zbadać metodą próby rozcierania, którą doskonale znacie z analizy makroskopowej. Kiedy już będziemy mieli te wszystkie parametry zbadane, będziemy musieli policzyć wskaźnik plastyczności oraz stopień plastyczności lub wskaźnik konsystencji. No i na tej podstawie określamy najpierw konsystencję i stan gruntu, a następnie jego rodzaj. W jaki sposób możemy policzyć parametry charakteryzujące plastyczność gruntu? Otóż wskaźnik plastyczności wyrażany jest w procentach i jest to nic innego jak ilość wody, którą musielibyśmy dodać do gruntu po to, żeby przeszedł on ze stanu plastycznego do stanu płynnego. Stopień plastyczności i wskaźnik konsystencji liczymy według podanych tutaj wzorów i charakteryzują one, jak bardzo plastyczny jest grunt. Najlepiej pokazać to na wykresie. Norma polska zaleca do określania plastyczności gruntu używać stopnia plastyczności. W zależności od stopnia plastyczności możemy mieć do czynienia z trzema konsystencjami i sześcioma stanami gruntu. Mamy konsystencję płynną dla stopnia plastyczności powyżej 1, plastyczną dla stopnia plastyczności od 0 do 1 i zwartą dla stopnia plastyczności poniżej 0. W obrębie konsystencji płynnej wydzielony został stan, który nazywa się również stanem płynnym. W obrębie konsystencji plastycznej możemy mieć stan
miękkoplastyczny, plastyczny i twardoplastyczny i w obrębie konsystencji zwartej możemy mieć do czynienia ze stanem półzwartym i zwartym. Moi drodzy, mówiłam Wam na samym początku, że istnieją trzy granice konsystencji. Granica płynności, granica plastyczności oraz granica skurczalności. Granicy skurczalności nie będziemy oznaczać, natomiast zapamiętajcie sobie, że jest to po prostu wilgotność, przy której podczas suszenia grunt przestaje zmniejszać swoją objętość. Norma ISO zaleca używanie jako parametru wskaźnika konsystencji i wydziela następujące konsystencje. Nie ma w normie ISO pojęcia stanu. Więc mamy tak, konsystencję miękkoplastyczną, do której należą wszystkie grunty, których wskaźnik konsystencji jest mniejszy od 0,25, w tym grunty, które zgodnie z normą polską określilibyśmy jako grunty o konsystencji płynnej. Dalej mamy konsystencję plastyczną, twardoplastyczną, zwartą i bardzo zwartą. I tutaj warto zapamiętać sobie angielskie nazwy tych poszczególnych konsystencji, dlatego że w różnych wydaniach normy ISO nazwy polskie różnią się między sobą, natomiast nazwy angielskie pozostają takie same. Kiedy mamy już określoną konsystencję i stan, kiedy mamy policzone te wszystkie parametry, czyli IP, IC i IL, no to możemy określić rodzaj gruntu. Na podstawie normy polskiej do tego celu możemy użyć trójkąta Ferreta. Możemy założyć, że zawartość frakcji iłowej jest równa stopniowi plastyczności. Jest to prawdą dla wszystkich gruntów, które mają aktywność koloidalną równą 1, czyli dla większości typowych gruntów spoistych. I do tego, aby określić rodzaj gruntu, potrzebna nam jest również zawartość frakcji piaskowej, którą określamy, jak już wcześniej powiedziałam, poprzez próbę rozcierania w wodzie. No i wtedy możemy sobie określić, czy w danym gruncie mamy dużą, średnią czy małą zawartość frakcji piaskowej. Na przykład mamy grunt, w którym zrobiliśmy badania i IP wynosiło 8%, a zawartość frakcji piaskowej odpowiadała drugiej grupie, czyli średniej zawartości ziaren piasku, no to szukamy na trójkącie Ferreta takiej linii, która odpowiadałaby zawartości frakcji iłowej równej 8%, no i taka linia byłaby mniej więcej tu. A następnie średnia zawartość frakcji piaskowej, czyli jesteśmy w tej części. Z tego wynika, że grunt, który badałam, to jest pył piaszczysty. Według normy ISO do określenia rodzaju gruntu używa się tak zwanego diagramu Casagrande. Na tym wykresie zaznaczamy wskaźnik plastyczności na osi pionowej oraz granicę płynności na osi poziomej i zaznaczone są tutaj pola, w których znajdują się różnego rodzaju grunty. Mamy 4 rodzaje pyłów i 4 rodzaje iłów. Pierwsze dwie litery oznaczają pył SI od angielskiego słowa silt lub IL CL od angielskiego słowa clay. Trzecia litera określa, jak dużą granicę płynności ma dany grunt. No i tutaj mamy low, medium, high i very high. Oprócz tego na tym diagramie jest pole pokazujące tak zwane grunty przejściowe, oznaczone w ten sposób, czyli pył lub ił o małej granicy płynności. Ok, to już wiemy, co mamy robić. No i teraz pytanie, jak to zrobić? Otóż wilgotność gruntu to jest nic innego jak masa wody zawartej w gruncie w stosunku do masy szkieletu gruntowego. No i to wszystko zwykle wyrażone jest w procentach. Czyli jeszcze raz, masa wody w stosunku do masy szkieletu gruntowego, czyli innymi słowy w stosunku do masy gruntu suchego. W jaki sposób zatem wykonujemy takie badanie wilgotności? Wyobraźmy sobie, że mamy do przebadania jakiś tam grunt,
którego wilgotność chcemy określić. Nie jesteśmy w stanie badać tego gruntu luzem, musimy mieć jakiś pojemniczek. Zwykle wykonuje się takie badania wilgotności w takich małych porcelanowych pojemniczkach, które nazywamy parowniczkami. Potrzebujemy wiedzieć najpierw, ile waży taka pusta parowniczka, czyli mamy masę parowniczki. Ważymy sobie najpierw suchą, czystą parowniczkę. Następnie do tej parowniczki wsypujemy grunt, który ma jakąś tam wilgotność. Ważymy tą parowniczkę i mamy masę parowniczki z gruntem wilgotnym. Następnie tą parowniczkę suszymy w temperaturze 105 stopni Celsjusza, plus minus 1, tak długo, dopóki nie przestanie zmniejszać się jej masa. Mówimy o tym, że ją suszymy do stałej masy, a następnie oczywiście studzimy i ważymy i mamy teraz masę parowniczki z gruntem wysuszonym. Czyli mamy takie trzy elementy. Mamy masę parowniczki pustej, masę parowniczki z gruntem wilgotnym i masę parowniczki z gruntem suchym. W jaki sposób z tych trzech elementów uzyskamy masę wody? Oczywiście odejmując masę parowniczki z gruntem suchym od masy parowniczki z gruntem wilgotnym, tak? Czyli mamy na górze masę wody. A w jaki sposób znajdziemy masę gruntu suchego, czyli innymi słowy masę szkieletu gruntowego? No to jest masa parowniczki z gruntem suchym minus masę parowniczki. Jeżeli to pomnożymy przez 100%, to mamy określoną wilgotność takiego gruntu. No to moi drodzy, wyobraźmy sobie, że przeprowadziłam jakieś tam badanie wilgotności pewnego gruntu i otrzymałam następujące wyniki. No wilgotność mojego gruntu to jest tak, masa wody, to jest masa parowniczki z gruntem wilgotnym minus masa parowniczki z gruntem suchym, czyli 120 minus 70. Natomiast masa gruntu suchego to jest znów masa parowniczki z gruntem suchym minus masa parowniczki i to wszystko pomnożone przez 100%. Z tego wychodzi mi, że wilgotność mojego gruntu to jest 50 przez 50, czyli 1 razy 100%. Wilgotność mojego gruntu to jest 100%. Czy to oznacza, że mój grunt jest czystą wodą? Nie, dlatego że wilgotność gruntu mierzymy nie w stosunku do masy całości, czyli szkielet plus woda, tylko w stosunku do masy szkieletu gruntowego. Dlatego na przykład grunty organiczne mogą mieć wilgotność 2000%. To oznacza, że zawierają w sobie 20 razy więcej wody niż waży ich szkielet gruntowy.